Doryta Łosiewicz, telewizja w Polsce.pl. Gorące pytania. Witam państwa bardzo serdecznie. A ze mną na łączach już Krzysztof Śmiszek, poseł Nowej Lewicy. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Widzimy się, słyszymy. Panie pośle, zanim zaczniemy rozmowę, posłuchajmy Donalda Tuska przez chwileczkę. Mówię do pana Szymona, do pana Władysława, do pana Włodzimierza. Nie możecie pozwolić sobie na jakikolwiek hazard, na jakiekolwiek ryzyko. Jeśli wszystkie dane pokazują, że opozycja zjednoczona wygra na pewno i to wyraźnie, a opozycja bardzo podzielona może wygra, ale niekoniecznie i na pewno nie bardzo wyraźnie, to nie narażajcie tego wielkiego projektu odrodzenia Polski na ryzyko poprzez swoją jakąś czy osobistą ambicję, czy partyjną ambicję. Ja wolę poświęcić wiele jednostkowych interesów w Platformie. To nie jest tak, że nasze posłanki, nasi posłowie marzą o tym, żeby na liście było więcej konkurentów. No zrozumiałe, ale są gotowi posunąć się, zrobić tę przestrzeń, żebyśmy zbudowali tę jedną listę, mimo że to oznacza dla wielu moich koleżanek i kolegów prawdopodobnie nie wejście do parlamentu. Panie pośle, czy współprzewodniczący dwaj Nowej Lewicy, Robert Biedroń i Włodzimierz Czarzasty, to hazardziści, że nie chcą jednej listy z Donaldem Tuskiem? No cóż, no polityka to czasami rzeczywiście przypomina hazard, bo łaska pańska, czyli łaska wyborców, na pstrym koniu jeździ, więc uczestnictwo w życiu politycznym wiąże się także z hazardem, takim poziomem związanym z ryzykiem. Ale panie redaktor, ja bym chciał powiedzieć bardzo wyraźnie jedną rzecz. Nowa Lewica, współprzewodniczący Nowej Lewicy dzisiaj nie zamykają żadnych drzwi i wszystkie opcje są w grze. To znaczy ta jedna lista czy inne opcje są w grze. Ale ja nie chciałbym, i to się pewnie sfinalizują te rozmowy, czy rozmowy o strategii pewnie około marca, kwietnia. Natomiast ja nie akceptuję takiego prowadzenia dialogu, czy to na demokratycznej opozycji, czy z rządem, kiedy przyciska się kogoś do ściany, kiedy przyciska się kogoś do muru i mówi, że ktoś jest hazardzistą, czy ktoś jest ryzykantem, czy ktoś musi się podporządkować woli tego większego. Uporządkujmy fakty. Platforma Obywatelska czy Koalicja Obywatelska jest największą siłą opozycyjną i to jest fakt niedyskutowalny, mają najwięcej poparcia, ale sama Koalicja Obywatelska nie wygra. Mamy Szymona Hołownię, jego partię, mamy Nową Lewicę, mamy Polskie Stronnictwo Ludowe i dopiero w tej konstelacji możemy mówić o jakimś budowaniu porozumienia, ale buduje się porozumienie poprzez dialog, poprzez debatę, poprzez dyskusję, poprzez przekonywanie siebie, a nie publiczne stawianie pod ścianą i przykładanie pistoletu do głowy i takiego szantażu moralnego pod tytułem: wy jesteście zbyt ambitni, wy macie tutaj jakieś niezdrowe podejście do życia politycznego, dzisiaj liczy się tylko to, co mówię ja. Ja takiej rozmowy na opozycji nie akceptuję. Czyli ja rozumiem, panie pośle, że pan czuje się przyciśnięty do muru, czy też współprzewodniczący Nowej Lewicy czują się przyciśnięci do muru przez Donalda Tuska, czują, że on przystawia im pistolet do głowy. Nie wiem, czy czują się przyciśnięci do muru, ale czujemy się przyciskani do muru i czujemy się szantażowani taką rozmową albo to, albo wszystko, albo nic. Ja bym chciał sprostować słowa przewodniczącego Tuska, dlatego że wszystkie fakty sondażowe, dane pokazują, że niekoniecznie jedna lista jest lekiem na wygraną, czy lekiem na całe zło, czy złotym środkiem. Ja równie skrupulatnie jak przewodniczący Tusk śledzę sondaże i ostatnie miesiące, bo to już nie są tygodnie, ale ostatnie miesiące pokazują, że lista, nie jedna, ale cztery listy na przykład, dają także duże zwycięstwo opozycji. Więc nie wiem, w co gra Donald Tusk, to znaczy domyślam się, w
co gra Donald Tusk. Próbuje, tak jak każdy na opozycji i w tym politycznym świecie, zaistnieć jakąś propozycją czy jakąś rozmową. Natomiast dzisiaj nie widzę powodów do tego, aby panikować, aby wszystkie partie opozycyjne porzucały swoje strategie, swoje pomysły na wygraną i schować się pod parasolem Koalicji Obywatelskiej. Ja uważam, że to jest nie fair. To znaczy, każdy oczywiście ma prawo forsować swoje pomysły. Donald Tusk, Robert Biedroń, Włodzimierz Czarzasty, każdy ma prawo mówić o swoim pomyśle na wygraną, ale mając na uwadze to, że Koalicja Obywatelska jest największą partią opozycyjną, powinna także mieć najwięcej wrażliwości na to, co myślą inne partie opozycyjne. Skończyły się czasy samodzielnego wygrywania wyborów przez Koalicję Obywatelską czy Platformę Obywatelską. Skończyły się czasy, kiedy Donald Tusk rozdawał karty. Dzisiaj sam Donald Tusk i Platforma Obywatelska nie wygrają wyborów, zatem mam taki apel: więcej rozmowy i więcej szacunku i mniej przyciskania do muru, bo jak ktoś jest przyciskany do ściany, to nie czuje się zbyt komfortowo. To przemoc jest po prostu, panie pośle, a Nowa Lewica mocno przeciwko przemocy występuje, ale mówi pan, panie pośle, że pan nie rozumie, w co gra Donald Tusk, no to może ja panu wytłumaczę. Gra o pieniądze, bo jak będzie twórcą tej jednej listy, to przecież on będzie miał decydujący głos o pieniądzach, o jedynkach na liście, o miejscach, o tym, jaki kształt będzie potem całego klubu parlamentarnego, i ci wszyscy, którzy się dostosują, po prostu na tym stracą, a jedynym zwycięzcą tej listy będzie Donald Tusk. No, ja, pani redaktor, wchodziłem do polityki 3 lata temu po to, żeby wartości, które wyznaję, które nie są być może podzielane przez inne kluby parlamentarne, takie jak postęp, równość, prawa człowieka czy prawa socjalne, miały mocny głos w parlamencie. Obawiam się tego, że idąc na jednej liście, ten głos lewicowy, socjaldemokratyczny, postępowy, proeuropejski zaniknie, dlatego że w sposób naturalny największa partia opozycyjna, która jest przecież partią centroliberalną, centroprawicową momentami także w odbiorze społecznym, może ten głos mój i moich kolegów i koleżanek z lewicy przysłonić. Więc dla mnie, a to byłoby z wielką szkodą dla życia politycznego i publicznego w ogóle, dlatego że jak popatrzymy sobie na sondaże lewicy, to one są stabilne, między 9 a 11%. To znaczy, że 2 miliony ludzi w Polsce, 2 miliony wyborców w Polsce chce głosu postępowego, silnego, mocnego, proeuropejskiego w parlamencie. Obawiam się, że jedna lista... Są też oczywiście za, natomiast tym przeciw jest to, argumentem przeciw jest to, że ten głos postępowy proeuropejski może po prostu zniknąć w tej kakofonii dźwięków od centroprawicy po lewicę. Więc jest też także jedno ryzyko, pani redaktor, jednej listy, dlatego że... Zaczynam myśleć, że Koalicja Obywatelska uznaje ten pomysł jednej listy jak jakiś fetysz. To jest fetysz, wokół którego Koalicja Obywatelska się gromadzi. To nie jest najgorsza strategia, ale minusem tej strategii jest to, że jest kilka procent wyborców demokratycznej opozycji, która widząc na jednej liście Giertycha i Śmiszka, Kosiniaka, Kamysza i Zandberga, czy Kosiniaka, Kamysza i Szoring-Wielgus, zostaną w domu, a to byłoby najgorsze, co mogłoby spotkać demokratyczną opozycję, czyli demobilizacja naszych wyborców. My gramy w jedno. My chcemy zdemobilizować wyborców Prawa i Sprawiedliwości i zmobilizować wyborców demokratycznej opozycji. Panie pośle, to o czym pan mówi, profesor Bartoszewski wielokrotnie w różnych mediach mówił, że PSL na tej wspólnej koalicji do wyborów europejskich straciło około 450 tysięcy głosów, bo to właśnie byli ci ludzie, którzy do wyborów nie poszli, ale mówi pan, że macie około 2 milionów wyborców. To mi się wydaje, że Donald Tusk robi w ostatnim czasie wszystko, żeby wam tych wyborców odebrać, żeby oni zagłosowali na Koalicję Obywatelską, bo do tej listy haseł, które już Donald Tusk przejął od lewicy, świeżo dorzucił prawa pracownicze, zaproszenie OPZZ-u do współpracy, no i teraz jeszcze mamy ten zamach na pieniądze Kościoła. No co, czy mi się to podoba, czy mi się to nie podoba, to jest hasło jednak
Lewicy, więc zdaje się, że Donald Tusk bez was i bez was na jednej liście próbuje jednak tych waszych wyborców pozyskać. Wie pani, pani redaktor, czasami z humorem podchodzę do zapowiedzi Donalda Tuska i przypomina mi się taka piosenka. Może ja ją nawet zaśpiewam. Proszę bardzo. Ale to już było i nie wróci więcej. No jak widać, piosenka piosenką, ale Donald Tusk dalej swoje ze swoją płytą. Ja pamiętam w 2015 roku, 2011 roku, kiedy Donald Tusk mówił zero klękania przed biskupami, a rok później fundusz kościelny został gigantycznie zwiększony. Ja pamiętam, kiedy mówił, że świeckie państwo jest dla niego ważne, a potem przyjęto taką ustawę o zabiegach in vitro, które wykluczyły mnóstwo kobiet z dostępu do tego in vitro, więc proszę, pani redaktor, ja chciałbym, żeby jedna sprawa była jasna. To znaczy, ja się cieszę jako osoba stojąca po stronie lewej na scenie politycznej, że kolejni politycy przyjmują do wiadomości, że społeczeństwo chce lewicowych haseł. Tylko dla mnie najważniejsze w polityce jest bycie wiarygodnym. I tak jak naprawdę, tak jak mówię, no, cenny jest ten, który się nawrócił na wyznanie lewicowe. Tylko ja bym chciał jeszcze zobaczyć, jak Polacy oceniają przeszłość tego wielokrotnego nawracania się na lewicę. Bo różne rzeczy o różnych partiach można powiedzieć, ale nie można nigdy zarzucić lewicy, że odstąpiła od haseł świeckiego państwa, praw kobiet, praw mniejszości, czy stania w Unii Europejskiej. Panie pośle, a nie natomiast boi się pan... Natomiast można to zarzucić. Skoro pan w takiej jest muzycznej atmosferze, czy nie boi się pan, że lewica po wyborach zaśpiewa "Nie płacz lewico, bo tu miejsca brak" na twe lewicowe łzy? Bo przecież w 2015 roku Donald Tusk przekonał wyborców, że głos oddany na SLD jest głosem straconym i lewica wróciła do parlamentu dopiero po 4 latach, które spędziła no i to poza był błąd, nim. I to był gigantyczny błąd Donalda Tuska, który moim zdaniem jest jednym z konstruktorów obecnej władzy, której ja jestem krytykiem i uważam, że to jest jedno z największych nieszczęść, jakie spotkało Polskę w ostatnich kilkudziesięciu latach. Natomiast spychanie jakiejkolwiek partii politycznej na demokratycznej opozycji, czy to PSL-u, czy to Hołowni, czy to Lewicy, pod próg wyborczy, tylko i wyłącznie zaowocuje powtórką z rozrywki, czyli metoda Donta spowoduje przejście kilkudziesięciu mandatów straconych, opozycyjnych dla Prawa i Sprawiedliwości. Więc ja ostrzegam każdego, kto chciałby wepchnąć pod lód mniejszą partię opozycyjną, bo bez mniejszych partii opozycyjnej nikt w Polsce w przyszłym roku nie zbuduje nowej koalicji rządzącej. Więc dzisiaj na opozycji chciałbym mniej słyszeć głosów mówiących o tym, że żeby wszystkich zapędzić do jednego rogu czy pod jeden parasol. Bardziej chciałbym widzieć więcej współpracy. Ta współpraca jest na przykład przy układaniu list do Senatu. Myślę, że tutaj kwestia Senatu zostanie zamknięta w ciągu dwóch miesięcy i będziemy mieli jasność. Do końca roku tam ma się skończyć dopiero analiza okręgów wyborczych. Troszeczkę się wczoraj Robert Biedroń pospieszył, który ogłosił, że już właściwie wszystko jest dogadane, bo do końca roku to dopiero ma być przeanalizowane kto gdzie. Tak, jest bliżej niż dalej, ale panie redaktor, ja może jedno sprostowanie. Do końca roku będziemy mieli mapę okręgów, natomiast nazwiska to pewnie maj albo czerwiec, no bo najbardziej grzeją sprawę nazwisk w partiach politycznych, więc my tego nie będziemy na razie dotykać. A pani marszałek Stanecka, skoro nazwiskami jedziemy, będzie waszą kandydatką? Bo opuściła szeregi Nowej Lewicy. Nie sądzę. Pani marszałek Morawska-Stanecka, jakkolwiek szanuje wszystko to, co robiła wcześniej, przekreśliła sobie drogę do powrotu do lewicy. Polityka, ja się tego szybko nauczyłem, będąc w Sejmie, chociaż nazywam siebie ciągle politycznym żółtodziobem, ale szybko się nauczyłem jednej rzeczy, że polityka to jest gra zespołowa. Jeśli ktoś myśli tylko i wyłącznie o swojej karierze i gra indywidualnie, po prostu z tej gry wypada. Nie widzę powrotu dla Morawskiej-Staneckiej do lewicy. Być może przygarnie ją Koalicja Obywatelska, ale to już jest nie mój problem. Na pewno pani marszałek tego by chciała i na pewno o to chodziło w tym
zagraniu z opuszczeniem szeregów lewicy, ale czy będą miejsca dla niej, to się okaże. Dziękuję serdecznie, panie pośle, za tę rozmowę. Bardzo szybko, 15 minut nam minęło. Właśnie. Krzysztof Śmiszek, poseł Nowej Lewicy, był moim i państwa gościem. Dobrego dnia. Dziękuję panu serdecznie, życzę. Miłego dnia. Dziękuję, państwa zapraszam po przerwie.